Witam Was bardzo serdecznie na live'ie. I co dzisiaj będziemy robili? Dzisiaj to... Jesteśmy w innym miejscu niż zwykle. Dzisiaj jesteśmy w innym miejscu niż zwykle, bo jesteśmy na innym świecie, też w Minecrafcie, jak widzicie, ale jest to troszeczkę co innego. Jak widzicie, jestem w moim ulubionym pokoju na tym świecie, bo jesteśmy na serwerze. Na Discordzie mamy grupkę widzów, którzy sobie razem grają na serwerze i to jest właśnie ten serwer. I my tu kiedyś z Kreborkiem weszliśmy i chwilę sobie pograliśmy, także mamy tu jakąś bazę, mamy jakieś tam itemy. Jak widzicie, ja mam jakiś tam diamentowy secik od Kreborka. Także wszystko mamy tutaj przygotowane i to jest moje ulubione miejsce na tym serwerze, bo to jest mój pokój. Taki, ja sobie tu po prostu pszczółki hoduję. Akurat jest noc, więc wszystkie się pochowały, ale jak widzicie, jest tu mnóstwo tych tych miejsc, gdzie pszczółki siedzą. Uli to są. I ja sobie po prostu zbieram tutaj te ule i po prostu je sobie tak rozkładam. No, i jak będzie całość skończona, ja sobie tu namnożę mnóstwo pszczółek i będzie super. Mogę was od razu oprowadzić, tu mamy zwierzątka. Nie wiem, czemu tu trawy nie ma. Krebor coś zwarzywił, także trzeba będzie tutaj na szybkości jedną trawę zakosić. Potem oddam, obiecuję, potem oddam. Dzisiaj pogramy sobie chwilę na tym serwerku, a właściwie dłuższą chwilę, bo dostaliśmy zaproszenie na ten serwer, takie specjalne, także dobra, niech ta trawa się tu rozrasta, a my pójdziemy dalej was oprowadzać. Tutaj mamy, jeszcze nieskończone są te korytarze, nie? Jak widzicie, tutaj też szkła nie ma, jest jedno łóżko, tutaj mamy magazyn, także no, najlepiej nie jest. Ale najgorzej też nie. Nie jesteśmy na Lesetowicach, jesteśmy na serwerku moich widzów. Często tu nie bywamy, ale czasem tu bywamy. Tak bym to powiedział, także jak ktoś chce sobie zagrać na tym serwerku z ludźmi, jak widzicie, trochę ludzi gra, więc jest całkiem spoko. Więc jak ktoś chce sobie tutaj pograć z różnymi ludźmi, to zapraszam do nas na serwer i pisać do Andreasa. Albo do Natalii. To myślę, że was tutaj zaproszą na ten serwerek. Wow, ktoś się tam ostro buduje na skyblocku, nie? Dzisiaj na początku zaczniemy sobie zwiedzać, bo sam nie pamiętam, ile rzeczy tu się tu pozmieniało, więc trzeba to wszystko pooglądać, bo już widzę, że no trochę rzeczy tu wyrosło. To już było chyba. To jest stare, tu ktoś sobie lawę robi. Co ciekawe. O, domek pusty. Stan deweloperski. A potem może coś zbudujemy, jak będą ludziska. O! O, dziękuję. Przyda się, może. A może nie, nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, czy się przyda. O, jakiś tunel. Tunel donikąd. No to spoko. Spoko, spoko. Tu mamy trochę mchu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tu bym mógł sobie nafarmić tych, ale no już nie, powiedzmy, że nie będziemy aż tak kraść, nie? Nie będziemy okradać tutaj mieszkańców. To jest chyba stary domek Witra, z tego co kojarzę. Tutaj jest jakaś kaplica. O! Są tabliczki. Są tabliczki, kapliczka miłego zwiedzania, twórca Kiro. Dobra, czyli to jest... O! Cóż to takiego? Ale fajny blok. Nie wiedziałem, że coś takiego jest. Tu też jest jakaś kapliczka, kolejna. Woda święcona, okej. Okej, można uderzyć w dzwona. Tak jak wy możecie zostawić subskrypcję z dzwonem. Tu pusto. Mieliśmy nie zaglądać do skrzynek. Już mi się złodziej odpalił. Nie, nie będziemy endermanami. Nic nie będziemy kraść. No może trochę zboża, żarcie. Ale to odrośnie, nie? Posiejemy, zostawimy po sobie porządek. Nie będziemy nic kraść, czego nie można by było nafarmić w tym czasie, okej? Okay? Tak się umówmy. O, tu, to zamek. Tu wiem, że była dziura taka dość duża, spora. Tu jest domek Natalii chyba. Tak, teren Natalia. Prywatny. O, jakieś zejście. Prywatny piwnica. Natala się nie obrazi, jak jej zerwę trochę. Posiejemy, nie? Posiejemy, ale mam nadzieję, że się nie obrazi. O, Natala, masz... Przepraszam, nie wiedziałem, że nie ma... to nie jest podlane. Nie zauważyłem, że to jest suche jak wiór. Także przepraszam. Przepraszam za te trzy bloki, Natala. Następnym razem, jak tu będę, to zrobię motykę i to naprawię. Chyba, że... Nie, mam drewno, to ja to naprawię od razu. Przepraszam, nie chciałem. O, jeszcze tu.
O, spoko. Także zwiedzamy dalej. Tutaj jest McDonald's Andreasa, z tego co pamiętam. Całkiem spoko to wyszło. Tak się prezentuje. Jak widzicie, jest dużo smokerów, także dużo ludzi może tu przyjść. I wszyscy będą obsłużeni. Tutaj się wchodziło na samą górę. Tu jest pierwsza platforma, a druga platforma jest do samej góry. Najwyżej jak się da. I stamtąd skakaliśmy i już wam pokazuję dziurę. I challenge był taki, żeby z samej góry trafić tutaj. W sensie przelecieć przez to i wpaść tam na dół. I zrobić wiadro przy okazji, nie? To wszyscy się wykładali tutaj na tym. Głównie ja z Kreborem, nie? Bo my się tak bawiliśmy. Ścieżka do zamku Witra. Serdecznie zapraszam, czyli chyba można wejść. Uuu. Bogactwo normalnie, bogactwo. Po schodach do góry. Tu jest strzałka do góry. No super, tu jakiś żyrandol by się przydał. Ja bym tak zrobił, przynajmniej. Tu do góry. A, już pamiętam, bo tu była, miała być impreza. O, ło, panie. Ale góra ścięta. Wow. Dobra. Tu. Ej, myślałem, że można przejść. Co jest? Ej, za gruby. Z grubu. Przecisnę się. Od dzisiaj dieta, nie? Ostatnie 10 steków i dieta. Park Narodowy Serwerowy. Ła, no. Ono tu. Ła, no. O! Elo. Już się przestraszyłem, że idzie mnie zabić. Ła, ała. Ała, ognisko, muszę się najeść. A masz. O, jeszcze jeden. Okej, okay, no. Nieważne. Nic nie próbowałem zrobić. Nic nie widzieliście. Jest wszystko git. Patrzcie, jaki snajper w ogóle. Ale śmieszne. Śmieszne to jest. Ło, ale perełką. A, Kiro taki mądry. Perełką rzuca. Też ma. Też ma, mi się nie chwalę. Bo jedno. O, dobra, Natala. Dzień dobry. Prowadź do skrzynki i budujemy statek. Idziemy budować statek. Nie wiem gdzie, nie wiem z czego. O, na budowę statku, drewno. Łopanie! Ile? Dobra, Witro ma prowadzić, dobra. Proszę bardzo. Dobra, prowadź. Ku przygotom. Dobra. Teraz proszę, proszę triczek. Robimy tak. I robimy tak. I budujemy statek. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Takiej długości myślę, że spoko, nie? I teraz tak. Statek wygląda tak, że od spodu jest taki dziób w ten sposób, a na końcu jest w miarę płasko, nie? Więc zrobimy to w ten sposób, że tu mamy końcówkę, to zrobimy to tak. Dobra. I chyba spoko, co? Taki kształt statku, czy nie? W ogóle genialnie to zrobiłem. On lewituje nad wodą. Dałem popis. Cicho. Cicho, nie tak miało być. To nie tak miało być. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie te wścibskie dzieciaki. Ej. Tak, dobra. Teraz tu trzy. Perfekto. Super. Ola, super. Zakładam, że Ola, bo jest X Ola, więc zakładam, że Ola jednak. To teraz tak, trzeba to wypełnić jakkolwiek. Dobra, to teraz tak. Ja bym to zrobił w ten sposób, że ta obramówka niech będzie z ciemnego drewna, a wypełnienie z brzozy? Co wy na to?
Dobra, i teraz wiecie co? Pojawia się jeden zasadniczy problem. Jako że kadłub jest skończony, o ale pięknie idzie, pięknie, tak, piękni robotnicy, piękni, to mi się podoba, tak. To problem jest taki, że nie ma tam wejścia. No, akysz, szmaro, przybrzydła, akysz. Zdążę, nie zdążę. Akysz, szmaro, przybrzydła, dobra, dziękuję. Tymczasowe wejście, okej? Okay? Tymczasowe. Pięknie, pięknie, jestem z was dumny. Macie moje serduszko, naprawdę. Pięknie wam to wyszło. To teraz tak, trzeba gdzieś śmieci wyrzucić, także to mi jest niepotrzebne, to mi jest niepotrzebne. Do skrzynki... A. Ej, tu gdzieś była łódka ze skrzynką, nie? Zrobimy to tak, po prostu. Odkładamy to. No jest pięknie, nie? Piękna sprawa ten statek. Tu mi zabrakło trochę... Siema, można zagrać. Musisz wejść na dole na Discorda i napisać albo do Natalii, albo do Andreasa, bo to jest ich serwer. Ja tu jestem tylko gościnnie, zaproszony, także teraz chwila prawdy, czy to przypomina chociaż statek, nie? To jest najważniejsze w tym momencie. Nie, no jest spoko. Tam z tyłu trzeba wygładzić schodkami, ale ogólnie nie jest najgorzej. Tu chyba jest za krótko, nie? To po prostu pod takim kątem, ale chyba jest git. Okej. Tu jeszcze trzeba zrobić to w ten sposób. Dobra, jest pięknie. Jest pięknie, statek jest w miarę skończony. Resztę zostawiam wam. Jest całkiem spoko. Jeszcze zobaczmy to z daleka, niestety w nocy, bo nie ma dnia, bo jest noc, jakby logiczne. Także zobaczmy to nasze dzieło z daleka. Ej, no nie jest najgorzej, jest naprawdę całkiem spoko, jeszcze bym popracował trochę nad żaglami, ale no i tu wyprowadzeniem trochę góry, ale jest całkiem spoko, no jedną kratkę niżej mógłby być ten statek, nie? Ale ogólnie nie jest źle, jest całkiem spoko. To co, kończymy, nie? Jest pięknie, dziękuję za zaproszenie na serwer. Polecam się na przyszłość. Budowało się super. Żagle trzeba rozszerzyć, ale to może na kolejnym live'ie. Może kiedyś poprawimy ten statek. Na razie niech on jest tak jak jest. Oła. Oła, co mnie bijesz? No mam jedno serduszko. Wyślij mnie do domu, no. Dziękuję. Mój ostatni totem. Dziękuję wam. Dziękuję. O nie, nie. Raz, nie mam skina. Dwa, nie mam korony. Najgorzej, moi drodzy, najgorzej. O, marchewka złota. Nie mam nawet miejsca w ekwipunku, także... Także, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na live'ie. Live prawie 2,5 godzinki, 2,17 dokładniej, więc całkiem długo. Także ja wam bardzo, bardzo dziękuję. Statek widzicie za plecami, tam. Znaczy, za plecami tam. Całkiem spoko, napiszcie, jak wam się podoba. Dziękuję pomocnikom tutaj. Czyli XOLA z tego co pamiętam, Socha, dużo pomagali, Natala za przygotowanie wszystkich tych surowców, Vitro za miejsce i co, Kiro za przeszkadzanie, strzelanie do mnie, bardzo dziękuję, i Andreasa za zaproszenie na serwer. Piękna sprawa, walczenie z fantomami, fantomom dziękuję za to, że przeszkadzały. To jest piękne zwieńczenie tego całego wysiłku, także moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście. Polecam wejść na serwer Discord, tam na dole w opisie, napisać albo do Natalii, albo do Andreasa i będziecie mogli sobie też wejść i coś tu wybudować. Może obok tego statku, a może obok tego spawnera, a może koło zamku Vitro. No, gdziekolwiek będziecie chcieli, tylko napiszcie tam do nich, oni muszą was dodać na whitelistę. Jeśli wam się podobało, koniecznie łapki w górę. Zostawcie subskrypcję tam na dole. Tam na dole jest przycisk do subskrypcji. Możecie... zostawić komentarze, na przykład też będę wdzięczny, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, za obejrzenie i do zobaczenia, pa pa.